Nie spodziewaliście się mnie tutaj w tym okienku. Ja w sumie też się siebie tutaj nie spodziewałem. Ale jak już tu jestem, to gorąco zapraszam na odcinek z The Joy of Creation, w którym przechodzimy sobie kolejną godzinę w piwnicy. I co, tutaj też się mnie spodziewaliście, co nie? Ale tu już się mnie pewnie spodziewaliście. The Joy of Creation, Story Mode Reborn, piwnica, kolejny etap nagrywany na streamie twitch.tv/goborowaty. Wbijajcie sobie, żeby mieć takie rzeczy przedpremierowo. I jedziemy. Trzecia AM. Co my tu mamy? Druga AM. Dobra, sorry, pomyliło mi się. We lost, we've paused, straty, taty, dupa w traty. O co tu chodzi, bo przyznam, że początek poprzedniego odcinka dosyć mocno mnie zaintrygował. Czat się oczywiście wita. Jestem ciekaw, co tu się będzie działo, bo to nie wygląda zachęcająco i się troszeczkę boję. I będzie kolorowo, to jest fajne. Bo moja teoria od... O kurde, dobra, wiecie co? Trzeba zrobić to na styk. Dobra, chodźcie wszyscy w tą stronę. Dobra, mamy ich wszystkich tutaj. Ja pierdzielę, stary to jest. O kurde, ich tam jest trzech? Ej, no nie pierdziel, że tam jest... Ej, dobra, kurde, bo jest problem. Dobra, ale to... Kurczaki. Nie, mam tu grę za głośno, wydrę ryja jak nikt... Czekajcie, jakbym zrobił o tak? Kurde, bo bym chciał, żeby tamten frajer się teleportował. Bo nie wiem, czy on się będzie ruszać tamten. Dobra, no, mamy dużo czasu. Bawmy się. Sranie, żyganie. Dobra, do niego po prostu nie mogę podejść. O kurde, dobra. Wiem, jak to działa już. Dobra, nie jest to zbyt trudne. O Jezu, piec! No, ktoś ma jakiś pomysł? Mam tu wejść? Chciałbym. No dobra, no to przeszedłem dalej. I co w związku z tym? Ej, dobra, co ja tu mam zrobić? A, przycisk jest, dobra, głupi jestem jak but. Ej, dobra, S. Jak to jest, będzie cała godzina, to jest prosta, a nie godzina. A, tu jest jeszcze jeden! Jezu, sranie! Ja nie wiedziałem, że tam jest jeszcze jeden. Ej, ale bym się zesrał, jakbym tam wbiegł. Dobra, jak robimy, chłopaki? Słuchajcie. Trzeba was... Wiecie, czego mi brakuje w tej grze? Sprintu. Przejdę pomiędzy... Nie! Ale zdechnę tutaj. Nie ma szans, że to zrobię. Dobra, mam zarąbisty plan. Animatorniki stamtąd, te dwa są na końcu. Czyli mogę ich totalnie przysrać do siebie. Niech przyjdą do mnie kochanieńkie, piękne, metalowe stworki. Wtedy... Kto mnie uderzył? Ej, no kurde, miałem taki zarąbisty plan. Ej, kto mnie uderzył? What the fuck? Byłem za blisko krat, okej. Próba numer dwa. Ponieważ tutaj tym razem nie będziemy tak blisko. I teraz zwabiamy tych frajerów. Najlepiej o w to miejsce ich zwabiamy. O tak. O tak. O tak. O tak, dobra. Okej. I teraz tak, teraz klikamy guziora i tam się pojawia ten pęcwał. Kurde, jest problem. Dobra, tyle. No nie, no nie mam przejścia teraz w to miejsce, kurna, no i się znowu zablokowałem. I nie mam jak przejść. Nie mam którędy przejść, kurna. Aż ty, jak ty się ruszasz? Co to było, chłop? Nie, ja tak nie gram, kurwa, nie. Jak on się rusza? Co to ma być? Kurde, widzieliście, jak się rusza gość, jak się na niego patrzy? Nie, ja nie będę grać w ten sposób. Jest jakaś mechanika, to niech ona chociaż działa. Ja pierdzielę. Nie, ta gra ryje beret.
Dobra, podsumujmy sytuację. Ty masz się nie ruszać, śmieciu. Po prawej mam dwójkę, za plecami jeszcze jednego. Mogę odbić w prawo do tyłu i powinno siąść. Yes! Dobra. Dobra. Teraz robimy tak, zwabiamy ich w to miejsce. Chodźcie. Parówy jedne. Trójka cała tu ma być. Jest trójka, no kurcze pieczone, no S. Co? Gdzie ty jesteś? Co to ma być, no? Co? Gdzie on był? Który to? Który to? No przysięgam, który to? Jaki? Który to był? Czy tam się czwarty pojawia? Bo jak się czwarty pojawia, to wiecie, co się pojawia? To się pojawia. Mam kolejny plan. Tamtych dwóch frajerów jest praktycznie na końcu korytarza. Plan jest taki, odblokowywuję rurę. Idę w to miejsce. Patrząc się cały czas na tamtych, jak już słyszę, że się odblokuje, robię kółko i wracam tam. Dobra, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Dobra, kolejna próba. Klikamy guzika. Coś robimy dalej. No spontan, no lecimy. Teraz mogę się jeszcze patrzeć? Mogę. Dobra. Dobra, mam ten kąt. Mam ten kąt, o który mi chodziło. O ten kąt mi chodziło. Dokładnie o ten kąt mi chodziło. O ten kąt mi chodziło. O taki kąt mi chodziło. Kurde. Kolejna próba! Tym razem po zaczerpnięciu rady naszego Elevena. Obejrzałem jego odcinek i... O, dobra, nie mogę się już na nich patrzeć. Dobra, chodź tu bliżej. Kolejna próba. Dobra. Mamy taki kąt, widzimy obu. Ten się otwiera. Teraz siądzie. Teraz siądzie na 100%. Dobra, on już idzie do mnie. Spierdzielamy z miejsca zdarzenia. PPS poproszę na czacie. Łatwo! So fucking easy, bro! Znaczy co? Gdzie co? Gdzie są te drzwi? Nie. Gdzie są te drzwi? Dobra, okej. Okay. Okej, nie, jednak nie S. Nie no, dzień dobry. Nienawidzę takich momentów w horrorach! Dobra, uznajmy, że... jest... spokojnie. Nikt nie jest... agresywny. Nikt nie jest zły. Wszyscy są w porządku. Sranie! Tak! Tak! Kibel! Kibel, czaty, mamy to kibel! Tak! Kibel! Sranie! Tak! We did it! Kibel! Tak! Kibel! Mamy to! Mamy to! Kibel! Tak! Mamy to! Kibel! Dobra, lecimy!
Kibel, tak? Jest, jest kibel, tak! O. Pozdrowienia, Krakenik. Mamy kibel, dobra. Lecimy. Druga AM zrobiona. Lecimy z pierwszą. Bang. Okay. Cześć, Freddy. Mamy menu główne? Powiedzcie, to jest menu główne teraz? Tak, dobra, z gościu, ta gra jest jednak prosta. Gościu, takie to ja mówię, symulator życia mojego. Dobra. Teraz tak, żeby było jasne. YouTube'owi... Nie byłbym sobą, łapka w górę i subskrypcja, jeżeli wam się podoba. Twitch'owi zostawcie followki, jedziemy ze strychem. Attic. Strych. Bawmy się. Strych. O, obudziłeś się, pijaku. O kurde, na krześle jesteś. Zobaczmy sobie cutscenkę. No. O, shit. To jest dobre pytanie. To nie są jego demony, to są twoje demony. Powiedziałbym, żeby uderzył w to radio. Kopnij! To nie jest część życia, moje życie tak nie wygląda. Mam pomysł! Napluj na niego! Albo idź do kibla, kibel to jest bezpieczne miejsce. Tak, wszystko burns, przyzwyczaiłem się do tego, że w tej grze wszystko płonie. Wyłącz. Wyłącz monitor, nie chcę patrzeć na to. O, shit. Ja bym się patrzył na ten monitor, gościu. Nie odwracaj wzroku od tego miejsca. O, shit, dał radę. Okej, tego się nie spodziewa... Ręka! Uderz, uderz, proszę, uderz. Uderz. Tak, rzuć! 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 Dobrze! Dobrze, to mi się podoba. Jesteś dobry gość. Dobra, jednak podnieś to radio. Da się naprawić. Ej, no podnieś to radio. Chyba się zdenerwowałem przez to radio. Basement. O, klasyczny FNAF się szykuje. Spację, bo zmieniamy stronę lewym przyciskiem. Wchodzimy w interakcję. Dobra, no bawimy się. O, wszystkie poziomy. No, wszystkie... Wszystkie poziomy, kozak. No basement, no dobra, no jest sobie ten frajer. Co? Co? Ej, gra nie jest za głośno, tak przepraszam, że przerywam, ale czy gra nie jest za głośno przypadkiem? Ja troszkę wam ją ściszę do 20, bo się boję, że może być za głośno. A widzę, że się zegar buguje, to wszystko generalnie mam wrażenie, w tym pokoju się buguje. No, muszę ogarnąć, na czym polega. Możecie już dawać poradę w komentarzu. Poczekaj, walnijmy mu flesza na łeb. Mogę? O, dostał flesza. Fleszem go cofamy. O, ja pierdzielę. No sobie ktoś chyba jajunia ze mnie robi.
No dostań fleszem na mordę i won tam. Co? Nie no, nie żebym się przestraszył, ale co? Czekaj, Golden Freddy chowa się w kamerach? Aha! Aha! Okej! Trzeba Golden Freddy'ego trzeba 12 razy oślepić, żeby pokonać piwnicę. Dobra, no to jest początek wielkiej przygody. I Golden Freddy się chowa na kamerach, tak? To goli. Ale to czemu mnie jakiś endoszkielet zabił? A, to wszystko tłumaczy. Dobra, już wiem chyba czemu mnie zabił endoszkielet. Dobra, ale trzeba tego Golden Freddy'ego szukać. Tu coś stoi chyba. Jezu, ale ta gra jest głośna, mam wrażenie. Dobra, on jest z lewej. O, mogę zostawić otwarte? Kozak. O, dobra, mogę zamknięte zostawić, kozak. Ej, on jest z dwóch stron. Dobra, to ej, zamknijmy oba i będzie siema. Co? Czek. A, dobra, mogę tylko jedno. Okej, okay, mogę zamknąć tylko jedno drzwi na raz. Zawsze sprawdzaj stronę, której jeszcze nie zamknąłeś, po potencjalne zagrożenia. Okej, okay, czyli mogę mieć maksymalnie jedne drzwi na raz, ale oni byli z dwóch stron, to co wtedy? Jak nie mam do po lewej, to zamykasz po prawej. Jedno drzwi, tak, bądź gaworem. A, odbicie lustrzane, no dobra, okej. No dobra, rozumiem, ale gdzie jest ten generalnie gość, którego mamy flashować? Bo to mamy Golden Freddy'ego flashować. Dobra, no mogę flashować tego frajera. Ja pierdzielę, ten poziom jest popieprzony, tak już nie wiem czy mówiłem. Tu coś stoi, to jest... a. No tu jest! A, to jest ten flash, okej, okay, dobra. A, no i mam... ej, no i co teraz? No mam... no i mam z dwóch stron te mechatroniki. Dobra, będę utnę komuś łeb. Komuś łeb utnę, jak będzie wchodzić. Nie, dobra. O, ej, jest jakieś chyba zakończenie. Ej, chyba skończyłem. Ej, komu wibruje telefon? A to chyba mi. Tobiasz! Nie znam, znam Tobiasza, jest chyba ten, co speedrunuje Minecrafty, to Tobiasz. Odbij, ja bym odebrał! Ja bym, może mi nauczył grać mnie w Minecrafta. To złe zakończenie? Nie no, co wy gadacie? To jest dobre zakończenie. Tobiasz do mnie dzwoni, to jest dobre ten zakończenie. Zwróć uwagę na kamery na strychu. Przeciwnicy mogą skradać się do twojego pokoju, kiedy jesteś zdezorientowany. Dobra, czaty, zrobimy w ten sposób. YouTube'owi... przypominam, że ten odcinek był nagrywany na streamie. Streamy od 16 do 20, od 15 do 22. Link pierwszy, pierwsza linka w opisie, druga. Dodatkowo łapka w górę i sub. Napiszcie mi porady koniecznie, o co chodzi w tym poziomie, ponieważ ja nie kumam. Wiem, że będziecie męczyć 18 odcinków z tym. Znaczy prawdopodobnie jeden, dwa, nie, będą jeszcze dwa odcinki. Z tym będą dwa i skończymy tę serię. Więc piszcie porady w komentarzach. Dziękuję wszystkim za oglądanie, wbijajcie na Twitcha, stawcie łapkę w górę i suba. Porady, koniecznie porady w komentarzach, bo się zesram tutaj. Piszcie porady, pozdrowienia jeszcze, Droszcz, Marmolado, streamy, łapki w górę, subskrypcje, sociale, wszystkie w opisie, porady. Juhu.